jest dzisiaj zbawieniem kobiet. Z Rozmondyu przyjechała do nas pani Barbara Hortowy, która współpracuje z naszą fundacją praktycznie od samego początku naszego istnienia. Pani Barbara przetłumaczyła na język polski listy księżnej Daisy, które zakupiła fundacja w 2015 roku. Przetłumaczyła także drugi, nieznany wcześniej polski czytelnikom tom pamiętniki wspomnień księżnej Daisy, która będzie przemówić. I dzisiaj, właściwie w tym roku, w czerwcu, dokładnie 28 czerwca, w godzinie 7 Daisy, odbyła się premiera Sióstr. To jest podwójna biografia księżnej Daisy Fortress i księżnej Shiki Westminster, mniej znanej siostry księżnej Daisy. Zamówiony został i podarowany jako ich siedziba Hansa i Daisy. I tak zaczęło się jej życie na Śląsku, z daleka od domu rodzinnego w Anglii, za którym zawsze bardzo tęskniła i często podróże odwiedzała Anglię. Otaczała się Anglikami, przyjaciółmi i rodziną. Jej siostra, młodsza o 3 lata, Sheila, była jedną z tych osób, które ona zawsze chciała mieć przy sobie. Siostry się bardzo kochały, rozumiały się dobrze. I Sheila, o czym Państwo możecie nie wiedzieć, często tutaj przyjeżdżała na płacenie książek. I macie Państwo fotografię zarówno księgę Jęki, jak i księgę Sheila przed zamkiem książek. Jak to się stało, że zainteresowała się Pani postacią księżnej Daisy i jak ta postać trafiła do Pani życia? Ja wiem, że to chodzi o pewne stare zdjęcia, ale to nie wiedzę. Tak się zdarzyło, że lata też, także 25 lat temu, zostałam zaproszona przez kategoryzowanie zdjęć, które zostały przypadkiem znalezione na skrzynku domu. Były to zdjęcia, co szukały negatywy. I katalogując te negatywy, natknęłam się na piękne portrety naszej księżnej Daisy. Jak zaczęłam pracować, to okazało się, że mamy coś tam wspólnego w Londynie, bo ona tutaj zapytała o ten Śląska i w zasadzie dla nas jest to część Polski. Tak zaczęła się moja historia, moja znajomość z księżą. Pani Barbaro, jak bardzo ta działalność filantropijna zajmowała życie Daisy i jak ją ukształtowała jako człowieka? Bo ona właśnie nie jest zapamiętana jako dobrodziejka ubogich. Dla księżnej Daisy nie wystarczyło, żeby jako żona magnata polskiego po prostu otwierała niektóre uroczystości, czy dostawała nagrody, czy dostawała ludziom na zwrot prezentów, którzy ma zmianę. Ona uważała, że powinna, że będzie mogła zrobić coś więcej. I w związku z tym podjęła się 3 projektów, które potem miały jakby zapracować na siebie. Jednym z nich była na przykład otwarcie szkoły dla kolegów dzieci tutaj na terenie Dolnego Śląska. Kolejną szlachetną inicjatywą było na przykład prowadzenie mleka pasteryzowanego dla wszystkich niemowlaków. Bez powodu, że mieliśmy trudności. Bo niewiele osób wie, ale księżna tutaj spełniała bardziej rolę, dużą rolę polityczną, ponieważ była bardzo zaprzyjaźniona z cesarzem niemieckim, Wilhelmem II, ale równie dobrze była zaprzyjaźniona z królem angielskim Edwardem VII. Edward VII, król angielski, był oddawnym przyjacielem Wilhelma i mało z takich dwóch przyjaciół, którzy ze sobą konkurowali. Ona starała się jakby wejść w politykę i wzięła na siebie zadanie tłumaczenia, jak ona mówiła, tłumaczenia jednego kraju drugiego i niwelowania tych sprzeczności, które ostatecznie tak nie zniwelowała i jednak doszły do wojny, ale starała się jak mogła wszelkie te spory i punkty zapalne łagodzić albo usuwać. A kto na przykład wtedy był na klasie przedawcą tego? To była legenda o tym połabiaczu.
zostały w tym zakupione. Ale to jest stary.